Dobry moi mili, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam swoją pierwszą Mazdę w karierze. Jest to auto z 2015 roku z przebiegiem 217 tysięcy, silnikiem 1.4 turbo 125 koni, skrzyni manualnej sześciobiegowej. Bardzo według mnie przyzwoitym wyposażeniu. Zacznijmy sobie jeszcze od dwóch ważnych kwestii. Auto jest od pierwszego właściciela, od nowości i druga fajna rzecz, jest to pojazd do końca serwisowany w tym samym ASO, w którym był zakupiony. Więc jest to według mnie bardzo duży plus. Ja jeszcze dodam tak od siebie, że wolę kupić jednak samochód z ciut większym przebiegiem. Jest to wóz 9-letni, czyli robi około 25 tysięcy km rocznie, niż taki na przykład, który był puknięty i ma przebieg o połowę niż. Dla mnie jest ważniejszy serwis. To, że ktoś po prostu auto dbał, a nie to, że kupimy jakiegoś porozbijanego dziada trochę taniej i będzie miał te 50-60 tysięcy kilometrów mniej, bo to też w sumie nic nie daje wielkiego, jeżeli coś było wcześniej porozbijane, nie musi mieć tych samych części, ale to taka drobna dygresja, która nie dotyczy akurat tego typu wozu. Z kwestii wizualnych, popularny i teraz w tych czasach lubiony biały lakier, bo większość osób po prostu się przerzuciło na ten samochód, na ten lakier z tego powodu, że bardziej jest uważany za taki troszeczkę elegancki. No i też powiem Wam, że pasuje kolorystycznie, jeżeli macie jakieś czarne akcenty na samochodzie, takie jak tutaj na przykład to przejście na słupkach spotykane w Astrzeka, no i przyciemniane szyby. Cóż więcej o wozie. Mamy felgi 17 z ładną oponą, ładne tarcze, ładne klocki, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, czujniki parkowania przód, tył, ostrzeganie pasa ruchu, no i jeszcze chyba coś tam było, nie pamiętam co. A i też Wam sam znajduję miejsce do zaparkowania dzięki tym takim małym bocznym czujnikom, które widzicie koło zderzaka czy koło koła. Alusy 17 i z takich wizualnych rzeczy, jak widać, nie jest poobijana, powniatywana, bardzo przyjemnie utrzymana. A o kwestiach stylistycznych, jest podobna do Jotki, do tej wcześniejszej. To jest, tak powiem, zachowany taki styl, troszeczkę nie jest tak jak w niektórych autach francuskich, że zmieniałem totalnie na wstępnej generacji coś innego, jak na przykład Megane 2, a Megane 3. Tutaj jest sporo nawiązań do Astry J. Jest ten samochód, naprawdę powiem Wam, że się wydaje też taki bardziej jeszcze. Jotka jest taka solidnie mocno postawiona na kołach, a ten wydaje się jeszcze większy, spokojnie. Jak ktoś mnie zna autach, mógł powiedzieć, że to jest z przodu od Insignii, bo jest taki dość duży i masywny, długa maska powoduje to, że samochody tam nie sprzed 10 lat spokojnie mogły tak wyglądać jak teraz Astra, czyli hatchback, samochód klasy średniej. Oczywiście z przodu jest taki biały paseczek LED jako światła dzienne, no i z tyłu też bardzo fajne lampy już tej oczywiście nowej technologii LEDowej z takim jakby L przekreślonym do dołu. Ogólnie tył bardziej zmienili. Wydaje się mi, że jeszcze jest bardziej taki ostry i nowoczesny niż na przykład standardowo w Golfie 7. No i też teraz widzicie taki pochylony lekko ten tył tej szyby. Powoduje, że ona ma jeszcze taki bardziej troszeczkę sportowy look niż na przykład, no tak co się odnoszę cały czas, Golf 7. Teraz jak widzicie ten taki odwrócone L w jednej z lamp świeci się na czerwono. Cóż, wejdźmy sobie do środka i opowiedzmy, co tam wewnątrz w tym pojeździe.
tak się nagadałem, jeszcze zapomniałem wam o dwóch fajnych cechach wspomnieć, ale to teraz wam wrzucę przed książką serwisową, żeby już nie nagrywać tego wszystkiego od nowa. Macie jeszcze oczywiście Radio DAB+, czyli to cyfrowe, nie gubi wam fal. No i przy okazji macie kilka stacji, których nie ma standardowo w zasięgu. Fajny plusik, szukanie miejsca, że po prostu tak wykrywa, jak mówiłem, dookoła. No i wiele osób bardzo na to patrzy. Mamy dobrej jakości naprawdę kamerę cofania, jak widać. Też skręcimy kierownicą, to nam pokazuje mniej więcej, jak auto będzie sobie jechało. Dobrze, wejdźmy sobie w książkę serwisową, obejrzmy, co tutaj mamy. A jeszcze wam dodam, że no tutaj już są te czasy, gdzie dobrze weszliśmy w erę downsizingu silników i wcale ten 1.4 to nie jest taki mały silnik. Ten tutaj akurat z turbiną 125 koni to jest raczej praktycznie najwyższe chyba, co mogliście mieć, bo potem już było 1.6, chodzi o pojemność, a koni chyba ten samochód mógł mieć 150 z tym 1.4 lub 125. No oczywiście występowało też 1.2, 1.4 bez turbo, ale to przy tym samochodzie już naprawdę było bardzo mało, więc ten silnik jest taki w sam raz do tego wozu. Tutaj widzicie stempel dealera, czyli ten Ebbinghaus. No i tutaj lecimy z serwisami. Ebbinghaus, 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 Ebbinghaus. Wszystko macie tu ASO, wymiany około 20 tysięcy kilometrów. Tutaj kolejne Ebbinghaus, Ebbinghaus i ostatni jest przy 194, teraz mamy 217, więc można sobie olejek dla takiej własnej wygody i pewności użytkowania samochodu zmienić, ale jak widzicie, wszystko zrobione w ASO, więc jest to też według mnie plusik. Przejdźmy sobie do opowieści o wnętrzu, bo jeszcze takie Astryka nie miałem i chętnie wam coś o niej opowiem, co to sobie sądzę. Proszę, tak się prezentuje mniej więcej wnętrze, fotele. Jak sobie przeglądałem ogłoszenia, chyba nie wszystkie mają takie fotele, potrafi być gorsza tapicerka. Tutaj mamy dość ciekawe zestawienie, to takie troszeczkę imituje sportowy fotel. No i nietypowo jest czarny sufit, nie wszystkiego mają. Do tego samochodu, który jest biały, gra naprawdę to nieźle. Z tyłu macie ISOFIX-y, oczywiście dzieloną kanapę. Zobaczcie, jak to jest śmiesznie pomyślane. Teraz zrobili bardzo cienkie kanapy, ale miękkie. I od razu macie tutaj jakby tą taką grudź, na której się siedzi. Kiedyś kanapa była dużo grubsza, a tego było mniej. Podłokietnik z półskórki, w podłokietniku USB. AUX, żeby sobie ewentualnie muzykę podłączyć, ale myślę, że mało osób już podłącza w taki sposób, jeżeli mamy dużą nawigację. Spójrzcie, jaka dosyć długa jest tutaj ta deska z airbagiem. Też takie jakie proste kąty, troszeczkę jakby przechodziło, widać ewidentnie z maski. Pełno piano bleków, Sławek wreszcie pokazywałem. Fajna nawi, bo te nawi też potrafią być z mniejszymi ekranami. Tutaj jest naprawdę duży, wygodny, dotykowy. Kliknijmy sobie back, możecie sobie wybrać telefon, projekcję z telefonu. Widać, że tutaj jeszcze zostały urządzenia od pierwszego właściciela. Fajna sprawa, ładnie to działa. I też można sobie korzystać z tej nawigacji, jeżeli ktoś sobie życzy, a nie na przykład takiej ze smartfona. Tutaj mamy lepszą klimatyzację, bo dwustrefową, też fajnie zaprojektowane, podobnie jak na przykład w Audicach, że tu nam pokazuje, aby nie tracić miejsca, temperaturę. No i przy okazji jeszcze mamy grzane fotele i podgrzewaną kierownicę. Takie zastosowanie najczęściej jest to w Oplach lub w takiej naprawdę wysokiej klasie premium. Tutaj wszystko, komplet wszystkich przycisków, wyłączenie start-stopu, tryb sport, w aucie, trzymanie pasa ruchu, znajdowanie tego miejsca parkowania i mamy też oczywiście wyłączenie czujników od parkowania. Tutaj mieszek ładnie utrzymany, naprawdę wnętrze na 217 tysięcy w świetnym stanie. To się bardzo dobrze trzyma w ręku, jest większe niż w tych wcześniejszych modelach. Biegi się w przyjemnie, zmienia zwłaszcza, że ktoś lubi trzymać rękę. Tak, tutaj kolejne miejsce na jakieś rzeczy, dwa kubeczki, elektryczny ręczny, miejsce na podłączenie jakichś urządzeń elektrycznych, nie ma zapalniczki, jak to w tych nowych czasach. Dobra, sufit wam pokazywałem już, czarna lampka, lusterko z fotochromem i tu mamy tą bułeczkę ze wszystkimi tymi czujnikami od deszczu, zmierzchów i trzymania pasa ruchu. Tutaj macie w lustereczku takie dwa samochody, czyli was ostrzega, czy czegoś czasem nie ma na pasie obok. Tu oczywiście cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, no i przy okazji też wygodne, bo składane, ale rozłóżmy sobie, żeby nie przeszkadzało. No i też grzane. Spójrzcie boczek mojego fotela, świetny stan. Widać, że to auto według mnie jeździło po mieście.
tutaj też żadnego zużycia, no i pompowany jest do góry. Tu kolejny schowek, łącznik od świateł. No i kierownica podobna jak Miss Sydney po lifcie. Tu sobie sterujecie tempomatem, tu macie ogranicznik alarmu uderzeniowego na autostradzie. No i oczywiście odbieranie połączeń. No i komputer pokładowy na środku. Spalanie 7,6 litra z ostatnich 500 km, zasięg. Zostało jeszcze sporo do wymiany oleju. No i takie rzeczy, które tutaj widzicie. Przebieg 217. Dwa tutaj miejsca, ekrany, co ja gadam, liczniki, takie w tubach. W porządku zaprojektowane. No i dość dobra jakość. Jest to miękkie, spójrzcie, kto się fajnie ugina, nie trzeszczy. Naprawdę nie ma co narzekać na jakość Opla, bo Opel trzymał solidny poziom. Cóż, chyba o wozie wam powiedziałem to tyle. Według mnie naprawdę wyposażenie przyzwoite, niczego mu tu nie brakuje, do szczęścia jest mnóstwo z polskiego salonu biedniejszych, a ten jest taki, że nie da się za bardzo według mnie do czego przyczepić. Jak film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to oczywiście komentarz lub mogą być to media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć aktualną ofertę, wbijcie na mavkarautomoto.pl. Lub też, jeżeli ten samochód z tego filmu się sprzedał, szukacie podobnego w ogóle jakiegokolwiek samochodu, ode mnie możecie zawsze się odezwać. Może akurat mam coś na placu, a nie jest jeszcze wystawione. I pamiętajcie, że każdy samochód u mnie jest opłacony, nie ponosi się dodatkowych kosztów w skarbówce. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu. I oczywiście, jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę go podrzucić na lawecie. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.